Dziś o skali doryckiej. Jest to najczęściej wykorzystywana skala obok skali bluesowej do improwizacji. Najłatwiej będzie nam ją poznać w tonacji demol, ponieważ wykorzystujemy na instrumencie klawiszowym tylko białe klawisze, począwszy od dźwięku D. Lewa ręka gra harmonię w oparciu o kwarty, czyli od dźwięku D budujemy dwie kwarty, będą to dźwięki D, G i C, oraz od dźwięku E budujemy kolejne kwarty, czyli E, A oraz D, czyli od pierwszego i drugiego stopnia skali doryckiej budujemy dwa akordy kwartowe i je używamy na początek do naszej improwizacji. Pamiętamy o tym, aby improwizację budować na początek spokojną, od paru dźwięków, później naszą skalę czy nasze spektrum dźwięków poszerzamy. Możemy również obok skali doryckiej czasami używać skali bluesowej. Przeplatamy te dwie skale, budując nasze solo.